Witam, ja jestem Grzechu Gramy, a to mój kolejny odcinek serii Let's Play GTA 4. Listen, Dick, it's not my fault you got robbed. Not my fault. I had nothing to do with it. Nothing. You understand? I'm on a cell phone, you jerk. Oh, you want me killed? Oh yeah? Screw you! I'm done with you. You understand? I'm finished. No, you know what? I ain't even started yet, you thieving fuck! I'm in shit because of you, you piece of Hello? Hello? Go ahead! Open your mouth, asshole! Push your fucking luck! Ray! The fuck do you want? You told me to come. Well, sorry! Having a bad fucking day! Oh, I'm sorry. Me too. Fuck it. Fuck it. That curly head Leech is gonna talk! Go shut that stooge up! Shut who up? Isaac! The diamond dealer! Blaming me for everything! Everything! Even the shit we didn't do! Now I got no money, no diamonds, and his dick's threatening to have me killed. Blaming me, cause he got robbed. Okay, so? He's holed up in the Majestic with a couple of his cronies. Go shut those fuckers up. No problem. Hey, can I get a coffee, please? No, jedziemy do hotelu Majestic. Niestety, frajer nie chce współpracować. No, ale i tak weźmiemy to auto. No i lecimy. Jak zwykle, pod prąd, a co to? Ta ulica jak każda inna. Tylko więcej omijania. No i już dojeżdżamy do hotelu. Parkujemy. Wysiadamy. I wbijamy się do środeczka. I idziemy skorzystać z windy. No już jesteśmy na miejscu. Paru ochroniarzy. Jakie upoważnienie? Ręce mamy upoważnienie, a jak? I ktoś tu jeszcze strzela. Drzwi zamknięte. No to trzeba iść na górę. A tu się schował frajerek za filarkiem. No nic, idziemy na górę. Otwieramy drzwi znanym sposobem. Przebieg. Tu nic nie widać. Tutaj paru ludków. I wbijamy się. No tutaj trzeba. Za zegarem się schował. Tam za stołem jeden. Kolejny filarek. No i wchodzimy tutaj. No i dostał po mordzie Izaak. No i jeszcze tutaj jeden pan. No i co? Warto było. No i dobra. Jeszcze gdzieś tu jeden typ jest na górze, no to trzeba piętro wyżej wejść.
No i po sprawie. Jeszcze tutaj paru. No to przez szybkę. No i musimy uciec z hotelu. Jeszcze jeden. No raczej skakać nie będziemy. Weźmiemy pancerzyk. No i tutaj jest zejście. No i zjeżdżamy windą w dół. I policja nas łapie. Ale tylko dwie gwiazdki. Można podziwiać krajobrazy. No i wychodzimy z windy. Przeskakujemy przez płotek. I szukamy jakiegoś pojazdu. No i policjant strzela. Ale więcej gwiazdek nam niepotrzebne. To se pojedziemy. Ale śmiły człowiek. No nic. Trzeba teraz gubić frajerów. No i musiał zobaczyć, no. No dobra, to jak już jesteśmy w tych stronach, to zajdziemy sobie przemalować autko. SMS-ik. Musi się spotkać z nimi chwilę. No to kiedyś tam zajdziemy. No i już zgubieni. Taksóweczka jak nowa. I lecimy po Berniaku. Paper dzwoni. No i mamy czekać na telefon. No a teraz idziemy do Berniego. Florian, open the door. Nie mój dyscypeder. Govor Ingleski. And I told you it's Bernie. Then Bernie, open the door. What's going on? Come in, come in.
haters are trying to kill me. I can't stand it. I won't stand it. It's not fair. I'm just being me. Bernie, what are you talking about? I came to this country to be myself. To get away from small-minded, angry, macho pricks. Oh, like me? Yes! Well, no. Well, you know what I mean. It was hardly the most progressive place. How does my hair look? Fine. I put a rinse in. Tawdry night. Nice. Bryce found some gray hairs. If he leaves me, I'll kill myself. Forget about your hair, Florian. Bernie. I mean Bernie. What's the problem? Someone is threatening to kill me. Every time I go out jogging and doing aerobics or playing Ultimate Disc, some guy comes up and threatens me. He's loco. Why is he threatening you? Because... I think just because I'm fabulous. What? I keep thinking I'm being followed and I don't know why. I'm a prisoner in my own home! Okay, Bernie, let's go out and have a look. Ooh, I'm so glad you've come back into my life. That's cool. But listen, you and I don't know each other. How can you say that? I thought you were different. Because we want this guy to attack you. Come on. Dobrze kombinuje. No i piękny kopecik stoi. To już odpuścimy sobie tą taksóweczkę. Nico, you're still in great shape. You work out? Not really. I keep back, you know? Is there a name for that fitness plan? I take a class if I can meet guaranteed funds like yours. It's called getting chased by the cops and being errant boy for the mob. A jak? No i już jesteśmy na miejscu. Let's get our heart rates up, Nico. Remember to hang back. I need to charm him out. No i biegniemy za nim. Trzeba utrzymywać dystans, wiesz, więc na całym sprincie nie będziemy lecieć, tylko kawałeczek podbiegniemy, staniemy i znowu. Hey there. What are you, blind and retarded, coach? Po drodze potrącimy paru ludzi, a co się będziemy bawić. Musiał boleć. Why don't you pick on someone who'll fight back? What's your problem, fag lover? Whatever you say, buddy. Unfortunately, for hitting my friend, I'm going to kick the shit out of you. No i Wojda ucieka. No i udało mu się zwiać. Ale daleko uciekł. No nic, bierzemy skuterek. No i lecimy. No i przesadziłeś. Za karę. Bierzemy drogi i lecimy za typem. No aż tak daleko to nie uciekł. Już jesteśmy za nim. Ucieka parkiem. No i tyle luda, że ja nie mógł. Skróty se walniemy, a co? No i narko. Jeszcze po drodze gościa przejechałem, ale trudno się mówi.
Trzeba policję zgubić. No i czekamy. No i trzeba jechać odebrać Berniego. To sobie wyjedziemy na normalną drogę, żeby było szybciej. No i skręcam. I zabieram Berniego, kiedyś Floriana. I'm not dressed for jail. We need to get out of here. Jedziemy do Pirsusa. Oczywiście różowy kaska, jak? Pojeździmy trochę na jedną kolę. Pobijemy trochę rekordów, co? Skuterkiem łatwo się jeździ. But once you found that special someone, you want to know how old is she really? She says 31, but maybe you've got doubts. Hi, I'm Ed Michaels with RCD Personal Research. RCD stands for radiocarbon dating. Let's be honest, women are liars. Get the real answer about her age with radiocarbon dating. No i trzeba przejechać przez roboty drogowe. Hair, saliva, or a frothy discharge, you can determine if you're going out with a granny. Or a girl that could get you jail time. Radiocarbon dating and personal research. It's time to... I znów trochę pojeździmy na jedną kolę. Now, this Weasel News update brought to you by Lager Beer. An update on the Dragon Brain Massacre. Congressional liberals have joined with a family values group called Citizens Understand Medieval Games Undermine Loving Parents, who charge that the altercation at a movie theater during the movie Dragon Brain could have been prevented if video games were banned. Police arrested Chris Ryan yesterday and charged him with the murder of a fellow moviegoer at a recent showing of Dragon Brain. Officials say they apprehended Ryan as he was deflowering a maiden in the privy. Ryan's lawyer argues his client lives like an elephant, has no electricity. A party has ended in gunfire. Guests at the fancy Majestic Hotel on Middle Park were disturbed by a shootout. Diamond dealer Isaac Roth and several business associates were found dead in the penthouse. Mr. Roth had previously been accused. Na zakręcie też można na jednym kole. No i już jesteśmy na miejscu. Przyparkujemy. No, he ain't. You're an absolute sweetie, Nico Bellic. I never would have thought it. No i rzucił kask. No to co? Lecimy zapisać. Najbliżej będzie tutaj. No to też piękna prosta będzie. No i zaczynamy. Walniemy skrótami, a co? Nie chciałbym tak przywalić. Byłbym w mur. O, już tak ostro nie będziemy jeździć, bo życia troszkę mało.
No jeszcze ci chcieli nam wyjechać. No ale dało radę ich ominąć. Wyjedziemy sobie na ostatnią prostą. Gdzieś tu w okolicach był łabutka z hamburgerami, więc korzystamy z niej. Idziemy zapisać. A spróbowałbym nie potrącić. No i zapisujemy. I na tym zakończymy na razie.